Dobra. No i tak. Astartes tutaj na pokładzie jest dwóch. Jeden przy jednym wejściu, drugi przy drugim. Przy zejściu na niższe, wyższe pokłady. Ale słyszycie, że po chwili dobijacie do większego statku. Tam już wyczuwasz psioników. I to nie jednego. Ale to całą masę. Ale takich, że tak powiem, normalnych, czy takich hybrydowych? I takich, ale są o wiele potężniejsi od ciebie. Kurde, żadnego nie zdominujesz, że przesłał info. Możesz próbować. Ale zaraz dominacji możesz kontakt telepatyczny uzyskać. Ale mi nie chodzi o kontakt, mi chodzi o wyślij wiadomość do Aismara. Wyślij wiadomość, że ktoś szykuje inwazję na Holiter. Ale to jest słaby pomysł. Mirko powiedział, że on nie planuje inwazji przecież. Wracają. A no, ale ten, tylko możesz powiedzieć, że to pułapka jest. Co pułapka? No, co? Chcę tymi psionikami zmienić Imperatora, to nie jest pułapka. Wiesz, możemy sprawdzić, czy Mirko nas przekona swoją gadką. Tak, Marek rzucił na przekonywanie na siłę woli. Dobra, never mind. No i w każdym bądź razie czujecie, jak statek ten główny rusza. Rzeczywiście prawdopodobnie wbijacie się w osnowę. Jakbym był w osnowie, to mógłbym się przeforsować, żeby przesłać temu naszemu inkwizytorowi wiadomość. W osnowie to jeszcze... Robiąc jakiegoś fajnego manifesta przy okazji. Tu chyba, że pójdziemy do Mirka. Powiem ci tak, no... możesz próbować, tylko że to może być bardzo opłakane w skutkach. Dlatego pytam się towarzyszy, czy próbować przesłać wiadomość Aismarowi, bo to może być kurde niebezpieczne. Nie. A czy możesz zwrócić uwagę sił otchłani na ten statek? To jest tak. Jeszcze kurna gorsze! Nie, w osnowie nie tykaj się psioniki. Nie, ale to wtedy zaczyna na statek, jeśli zostanie zaatakowany. Nawet go zniszczy, jak się poświęcimy, to też nie jest wcale taka zła opcja. Znaczy, bo wiesz, bo w osnowie moja moc jest dość silna, więc mógłbym spróbować sięgnąć do Inkwizytora, który sam też jest psionikiem. To prawda. I byśmy go przynajmniej ostrzegli. Skoro wiesz, nie uda nam się zatrzymać tego, co się tu dzieje, no bo ciężko by było on, to może byśmy go chociaż ostrzegli. I proszę tutaj naszego psionika o rzut. To ewentualnie wiesz co, może spróbuj tak. Na wytrzymałość. Jeżeli naprawdę chcesz próbować. No dobra. Okej, rzucam. O, może użyj punktu szczęścia. A ile widzicie, jak wasz psionik pada na ziemię, zwija się przez 2-3 sekundy w bólu, po czym traci całkowicie przytomność. Okej. Zaczyna się trząść. To trzęsie się okrutnie, po czym na pewno dokonujecie translacji, wyskakujecie z osnowy. Co? Coś poszło nie tak. Bo słyszycie, jak coś ewidentnie buzuje w statku. Może generatory pola nawaliły. Coś po prostu huczy w środku statku i to na tyle głośno, że ludzie są przerażeni. Zaczynają piszczeć, krzyczeć, wrzeszczeć, przywierają do ściany, jednak jest ich na tyle dużo, że nie każdy tej ściany może dosięgnąć. To też powoduje liczne obrażenia, ludzie się wywracają na siebie. Ja wychowałem się w przestrzeni kosmicznej, mogę wiedzieć, co się stało? Znaczy, domyślić się, co... Ciężko powiedzieć, co się stało, bo też żadnych przyrządów nie masz, no. Coś musiało... No ciężko powiedzieć właściwie. Nie powinno to mieć miejsca, chyba że miała miejsce po prostu jakaś burza osnowa i wyrzuciła was na drugim końcu galaktyki albo i gdzieś dalej, no. A jak reaguje Astartes? Wiesz co, stoją spokojnie, niewzruszeni w ogóle tą całą sytuacją, patrzą tylko, czy nikt do nich nie podchodzi. Jak ktoś podchodzi, to nie patyczkują się. Od razu po prostu łapą
w głowę i no... Ktoś taki długo później nie wstaje. No. A widać, że nie robi tego z jakąś taką wulgarną siłą i celowością, wręcz od niechcenia. Udzielam pierwszej pomocy, Castello. No i tutaj po chwili słyszycie jakieś wybuchy na zewnątrz. Jakby działa. Że strzelają do nas, czy bardziej okręt strzelał? I okręt, i do was. Ciężko powiedzieć. A, z kimś walkę prowadzą. Dobra, słyszycie takie po prostu nie tyle co wybuchy, ale po prostu drgania od tego wybuchu powodują wibracje nie tyle co tego głównego statku, a tego waszego malutkiego, który po prostu no, o mało się nie rozpadnie za każdym razem, kiedy to główny okręt strzela, ale tak samo jak i przyjmuje w siebie pocisk. Tak, zbliżam się jesteśmy przyklejani do tego modrze. Tak. Dokładnie tak. O cholent. A właśnie na zewnątrz czy w środku? Ale tak poza zasięgiem ich ręki. O kurde. Jeszcze raz? Tak, zbliżam się do któregoś z tych Astartes, ale tak wiesz, poza zasięgiem ich ręki. Mhm. I staram się zwrócić na jego uwagę na siebie. Możecie powiedzieć, co się dzieje? Ja widzę, że nawet nie patrzę w twoją stronę. Jest to jakiś... Jakiś komunikator? Coś? A rzucicie na spostrzegawczość. Mamy ten komunikator od Mirka? Znaczy od kapitana tego statku? Zostawiliście go. A. No i tutaj... O, udało się. Zauważasz właśnie taki niewielki komunikator, prawdopodobnie do jakiegoś innego pokładu, ale ciężko powiedzieć do jakiego. Taki typowy w technologii, nazwijmy to pionowej, gdzie po prostu... typowo pokład wyżej w tym samym miejscu, pewnie jest taki sam komunikator i po prostu jak coś powiesz, to będzie to słychać. Przyjdzie Mirko jak na drugiej sesji. No to odpalam. Mm-hmm. Tam pokład ten i ten wzywa pokład, no tam pokład wyżej. Pewnie wiemy mniej więcej, na którym jesteśmy, więc... No i tutaj słyszysz, że jakiś kobiecy głos. Słucham. Halo? Zaraz? Skąd ten głos? Pokładu niżej. A! I słyszysz, jak wyłącza. Biorę jeszcze raz. I już nie odpowiada. To się nie odlewa. Byłbyś w stanie dostroić Octaviusie to, żeby połączyło się po prostu to z kimś innym? Albo z kimś konkretnym? Mogę spróbować. No i proszę w takim razie rzut. Bo od razu się spytajcie, co się dzieje, a nie mówcie, gdzie jesteśmy. Poproszę PPK. To rzucaj. O! No i odbiera jakiś łącznościowiec. Przedstawiać się tam szybciutko z imienia i nazwiska. Słucham, rozkazy. Raport sytuacji. No i ci tam raportuję dokładnie, że uszkodzone śluza na lewej burcie. Śluza została zamknięta, brak rozchromatyzowania, napędy sprawne. Tak na wewnętrznym daje, a jednostka wroga? Coś na jej temat? Brak informacji. Status bojowy? Halo, kto tam jeszcze jest? To kanał zamknięty? No nie, no to Octavius był, ja tam na wewnętrznym po prostu rzuciłem do Octaviusa. Okej, dobra. To jeszcze raz, co tam zadałeś, jakie w końcu pytanie? Status bojowy. Niestety statek jest nieuzbrojony. Spytaj się, czy długo wytrzymamy. Czy dokonają abordażu, czy coś. Dopytaj się jeszcze o szczegóły. Sytuacja w przestrzeni? Nieznana. Czujniki nie zostały jeszcze zamontowane. Wiemy tylko tyle, co
z transportowca. Jakieś rozkazy od jego ekscelencji? Zaraz. Z kim mówię? Z wybrańcem. Proszę o kod dostępu. Ja po prostu wciskam guzik, żeby się rozłączył. Dobrze. To my to słyszeliśmy, co mówił, czy to jakby było... Słyszeliście. Okej. Musimy znaleźć jakiś sposób, żeby się stąd wydostać. I ominąć tych dwóch dużych drani. Czy na jednym przejściu jest tylko jeden? I jeden jest na drugim, po drugiej stronie zupełnie. A jest może tutaj jakiś właśnie, jak pytał wcześniej Markus, jakiś kanał wentylacyjny, coś takiego, co nam nie dostać? Nie, kompletnie takich rzeczy nie ma. Jest tylko zejście na niższy pokład i na wyższy, gdzie jest te panele kontrolne i cała ta sterownia. No może by wywołać grupową panikę, żeby ludzie zaczęli a się dotykać. A te właśnie panele sterowania, to od czego są konkretnie? Od tego statku. Po prostu no mostek, nazwijmy to. A, okej. Okay. Myślałem, że nieważne. A gdzie ta znajduje się ta do połączenia z tym drugim statkiem? Słucham? A gdzie znajduje się mniej więcej ta śluza do połączenia z tym drugim statkiem? Te śluzy wszystkie są sterowane z mostku, więc ewentualnie ręcznie pewnie na jakimś niższym pokładzie gdzieś się znajduje. Mówi, że tylko jeden jest, tak? Tak. No właśnie, może by wywołać grupową panikę, coś, wiesz, na zasadzie powiedzieć, że nakazali ewakuację, szybko uciekajmy do śluz, tam na ten drugi statek mamy się przenieść. Musimy wymyślić szybko plan działania, bo co musimy zrobić? Ja proponuję dostać się do maszynowni i uszkodzić statek, ewentualnie spowodować to, że wybuchnie i dostać się do kapsuł desantowych. Ten statek nie ma kapsuł. My jesteśmy na tym gorszym statku właśnie, dlatego trzeba się na tamten dostać. No to na ten statek w takim razie. Nic się nie budzę, tak tylko spytam. Nie, nikt się nie cudzi, więc... No i powiedziałem, że udzielę mu pierwszej pomocy, czy zauważyłem. Znaczy, no dobra, to co się cucisz po chwili? Ja wiem, ja mogę stwierdzić, co się stało tak mniej więcej. Prawdopodobnie ktoś... wywołał celowy impuls właśnie tutaj podczas waszej podróży przez Osnowę. No i prawdopodobnie jakaś wielka fala po prostu wyrzuciła was albo nadała błędne współrzędne. Ciężko powiedzieć, gdyż na tam nawigacji się nie znasz. Mhm. Ale spowodowało to prawdopodobnie wyskoczenie mimowolne statku. I teraz jest dobre pytanie do ciebie, bo to musiało, jeżeli to spowodowało wyskoczenie statku, to musiało być duża fala. Byłbym w stanie jej echa namierzyć? Nie. Ale to raczej nie byłeś ty, tak? Nie, ale a propos grupowej paniki, to jedno, można zapalić tu i tam kogoś. A propos paniki. Zawsze komuś prościej się przemknąć z takiej wielkiej grupy. To są dwoma straty z nas. Raczej nie wyglądają, jakby mieli rozkazy zabijania tych cywilów, prawda? No, ale zabijam, jak raczej ktoś próbuje przeszedł. Właściwie nie wygląda. Po nich nic się nie da wyczytać. Oni nie mają mimiki jak zwykły człowiek. Najpierw sprowokować ludzi i zobaczyć, jak zareagują. Kurna. To wiesz tam, mogę komuś wydać polecenie, idź tam, kurna. A ostrzał trwa? Jak to jest? Tak, cały czas statek wibruje i... Co, sprowokować możemy, jakiegoś człowieka? Możemy zrobić zamieszanie i po prostu siłą ich namówić, żeby zaczęli wybiegać, albo użyć broni i postraszyć. W końcu broń mamy. Trochę lepiej to psioniczne zamieszanie zacząć. Tak, powiedzieć jednemu psionicznie, żeby właśnie powiedział pozostałym, że wzywałem ich na inny pokład i tak dalej, że mamy uciekać na ten drugi statek, tu jest niebezpiecznie. Albo żeby sam po prostu zaczął, wiesz, uciekać i ten. No.
i zobaczyć, jak oni zareagują na przykład jakieś zamieszanie wywołać. To się da zrobić bez problemu. No dobra. No tak, Sylu, zabiją nas, niech się zacznie drzeć. Uciekajmy. Tak. No to rzućcie. Jak tutaj na wasz wpływ. No to ja, mistrzu, na trójce wpływu psionicznego z fetyszem i w ogóle robię dominację. Na kim, żeby właśnie taką panikę zrobić. Jaki tam wynik? 67. To powinien spokojnie zdać, no 45 siły woli to. Plus 40. Okay. To rzeczywiście udaje ci jedną osobę wziąć takowo we wpływy. Mhm. No i zaczyna biec, krzyczy, ludzie się patrzą. Większość to kobiety i dzieci, więc patrzą się zdziwione. No i Astartes, jak tylko widzi biegnącego, to po prostu bierze rękę i swoją żelazną rękawicą po prostu złapał go za głowę i ją po prostu zmiażdżył. Bez jakiegoś większego, widzicie, no... To wysiłku. Powinno wywołać panikę. No! I to po prostu... To po prostu sparaliżowało ludzi. Aha. Widzicie, że patrzą się i po prostu teraz boją się gdziekolwiek ruszyć. Ci, co stali, usiedli, albo się położyli. Nikt już nie stoi oprócz was. A w jakim stanie jest podłoga? Podłoga jest w stanie takim, że no... Jest. Tyle, no. Brudno strasznie. Podłoga jest w stanie takim, że jest. Znaczy, no, jesteśmy w stanie wybić no, dziurę na dół? Tak. Jeżeli by cię strzelali w dół, to tak. Ale poza się na dół dziur. No bo tam od do, niżej były przejścia, prawda? Ale w górę musi się otworzyć. Ale ktoś się musi otworzyć z przejścia. No tam mogą być te ręczne jeszcze. Chyba, że... Czekaj, muszę sprawdzić, jaki jest zasięg mojej dominacji. Muszę sobie podręcznik odpalić. Wiesz, możesz spróbować jeszcze... 10 metrów chyba, z tego co pamiętam. A nie, razy nie, bo jak dla mnie... Bo wiesz co, bo mógłbym kogoś... I tam razy coś tam tak, było. Razy ileś. Wiesz co, ja bym chyba był w stanie kogoś z mostka nakłonić do tego, żebym nam śluzę otworzył w razie czego. Zaraz ci 10 powiem. Metrów? Bo tu Marku przejdzie chyba tak przez ten... Tu nie jest chyba aż taki dystans, że to nie będzie aż 30 metrów. Nie, przejdzie, spokojnie, będzie mniej. No, to spokojnie mogę tak zrobić. Więc otworzyć tam mogą, tylko musimy po prostu się wbić tam na ten główny wielki statek. To niech wyda rozkaz ewakuacji tego statku na tak. Tylko nie wiem, czy oni są po prostu tak władni i dlatego to jest problem. A. Bo to jest, wiesz, może na przykład oni po prostu nie mają władzy, żeby ewakuować ten statek, nie? Na tym tutaj. Ja się zastanawiam, czy obok nas jakieś jest inne pomieszczenie, tak byśmy po prostu... Bo się zastanawiam, czy jakbym użył może właśnie broni laserowej i jakoś nam przejście utorował. Właśnie na dół albo bokiem. Tylko nie wiem, czy coś pod nami jest, czy obok nas. No tego nie wiecie. No właśnie. Chyba pamiętaj, że strzelanie bronią laserową na statku kosmicznym, który jest... No wiem. To jest... niebezpieczne. Ale wiesz, ja mam taką, po prostu taką małą płytkę wyciąć. Widzieliśmy, jak nas wprowadzili. Zależy właśnie, tak, tak. Czy jesteśmy jakby w takim miejscu, gdzie już... no, jesteśmy już przy próżni, nie? Ta ściana to już no, praktycznie poszycie statku. No właśnie, ta jest po prostu, wiesz... No... Mistrzu, ja się urodziłem na statkach, ja wiesz, kładę rękę i wyczuwam po wibracjach. A może ja po pomaga. Prostu powiedzieć do tych Astartes, że chcemy się spotkać z Mirką. To też. Nie, oni raczej nie słuchają, ale... No. Zresztą, co by nam to... Ale w zasadzie w sumie co nam da, że spotkamy się z Mirko? A co nam da siedzenie dalej na tym statku i oczekiwania, że ten statek się rozpadnie? No ale wiesz, no co zrobimy, jak spotkamy Mirko, że tak powiem? No, pytanie, czy nas zaprowadzą bezpośrednio do Mirko, czy po prostu nam pozwolą tam wejść? Nie, raczej nie. Trochę jedyna opcja. Albo rozwalamy ścianę i niech się dzieje, wola imperat. Tak.
Dekompresję chcesz zrobić? Na tym statku akurat nie ma sensu, to prędzej na tamtym większym, nie? Ale to też odetną sobie sekcję i po tym drogą jesteśmy cały czas w kombinezonach. No w sumie? Moglibyśmy wysłać Astratus. Ale pancerze chyba też są hermetyczne. Tak, tylko tak. Głupota, nie? Ty, słuchaj, ale to jest dobre, bo wtedy dostajemy przewagę, bo my z tym, z Octaviusem mamy plus 30 do poruszania się w 0G. Do ucieczki. A oni, tak, a oni nie mają tego treningu. Chyba, że mają magnetyczne buty. I ja mam kajdanki. Nas nie uratowały. Ja tam słucham pomysłu, bo... No, my tutaj, wiesz, myślimy, kminimy. Bo w zasadzie, no teraz to jeszcze... Bo nie wiem, co możemy zrobić, no bo no co, no... Dostać się na ten większy statek i co my tam zrobimy, no? Możemy narobić trochę dymu i... No dymu najlepiej narobić właśnie, Koczas. No im dłużej go opóźnimy, tym lepiej. Kurna, ja ten najchętniej silniki osnowowe wysadził na tym wielkim statku. Zapasy Prometium? Ale nie, bo słuchaj, jak wysadzisz napęd, który daje ten w osnowę, to eksplozja rozchodzi się też w osnowie. Jak nas uczy jedna z książek. I to tak daleko. Ale ty stwierdziłeś, że to był celowy atak, tak? Na ten statek? Tak, że coś nas wywaliło, po prostu zostało, wypchnęło. No to może jednak... Czekaj. Może Aismar nas namierzył. No właśnie. Co? Jest... No chyba, że... To statek... Może to na przykład statek Kyubiego. Kyubi przyleciał, no cześć! To ja myślę, że może iść do Mirko i spróbować jakiegoś sabotażu. Jak zastrzelić go i liczyć, spróbować zdominować tego Astartes? Oni są chyba niewrażliwi z tego, co Mirko mówił. No. Oni są niewrażliwi na moce psioniczne i to jest główny problem, bo tak to ja bym go tak dawno spalił albo zdominował. Mhm. To jest główny problem. Wiesz co, mistrzu, tak testowo sięgam ku jednemu z nich, tak że tak testowo, nie? Mhm, to takie bardzo. Znaczy sięgam w sensie, wiesz, tak tylko sięgam zmysłami, żeby nie było. Czy poczujesz blokadę jakąś? Tak. Po prostu chcę sprawdzić, czy jest blokada. Mhm. Jasne, to rzuć kasetką. No, rzucam kasetką. Ile wypadło? 73. No po prostu padasz na ziemię nieprzytomny. By może obudził? No, to co tego? Ale tutaj zajmuje to jakieś spokojnie pół godziny ocucenie. No ale po chwili się udaje. Ewidentnie blokada. Ja mu nic nie zrobię. Może to najwyżej strzelać i liczyć, że się przebijecie przez pancerz. Chyba celować w głowę, bo pewnie ma otwarty ten hełmik swój. O, właśnie. Ale sądzę, że gdybyśmy wzięli go na cel, to ten drugi zaraz by odpowiedział ogniem. Zdążycie zdjąć dwóch Astratus zanim się... Chyba właśnie widziałby nas ten drugi, abyśmy się z tamtego zabierali. Jednego. Może tak. Nie musiałby was widzieć, ale na pewno by was usłyszał. Mhm. Ale broń laserowa nie powoduje dźwięku. A mamy same laserówki. To ma same laserówki, to ma. O, to jest jedna rzecz, tylko że oni wszyscy Astartes są między sobą, mają komunikatory zawsze. No tak, to i w niestety. W tym sensie by usłyszał. A, w tym sensie, no. Nie mówię, że... Broń laserowa nie ma przebicie. Przez sam hangar, przez cały ten wasz pokład by nie usłyszał. Nie, dźwięk do niego żaden by nie doszedł właściwie. Musielibyśmy liczyć na epickiego farta, że zdejmiemy go jednym strzałem. Jedną salą, tak nie ma. Jeszcze reakcja. I przy okazji w komunikator traficie. Tak. O! Albo nie zdąży krzyknąć, no. Po prostu. To jest chyba troszeczkę zbyt wielki fart to by był. Wiemy opcję tam. Że się tak namyśliliśmy? Teraz chyba mają na to wyrąbane w tym momencie. My jesteśmy tutaj, tak? W górnym prawym rogu, jeśli patrząc na mapę. Dokładnie tutaj przy tych skrzyniach i tak dalej. Dokładnie. O, jest mapa, czyli jakoś da się A Starczes gdzie stoi? No przy wejściu jakby są.
Wiesz, to serio, chyba. To chyba serio najlepszym póki co pomysłem było przebicie się w dół i rozkaz otworzenia śluzy. Chyba, że pod nami już też jest poczucie statku. Tak. Bo wydaje mi się, że na samym dole właśnie są hangary, jakby. Te ładownie. No, nie wiadomo, no nie wiemy niestety. Nawet jak, czy właśnie jakbym kolbą zastukał, powiedzmy, w bok, to, nie wiem, usłyszałbym taki dźwięk, że sugerowałby, że tam jest jakieś pomieszczenie? Jest, po pierwsze, jest bardzo głośno tutaj, żebyś usłyszał. Mhm. No, a po drugie, wiesz, równie dobrze może być to jakiś pojemnik na wodę, zbiornik na wodę. No, tutaj możliwości niestety na statku jest na tyle dużo, że... A szczególnie na takim, którego nie znasz. Gdyby to był statek, na którym latasz, to pewnie by ci dużo i powiedziało, ale tak to niestety. A jak nas prowadzili na tą ładownię, nie? Czy to widzieliście? Na to nie zwracaliście uwagi, szliście, patrzyliście bardziej na Astartes i na tutaj, jak tutaj gdzieś, co tutaj się dzieje, niż na to, gdzie ten statek i... A chociaż ja nie mógłbym rzucić na nawigację w zamkniętych pomieszczeniach, jako osoba urodzona właśnie tam na świecie kopcu? A możesz. Bo ja tam mam, z tego co pamiętam, bonus do tego. No, powiedzmy, że... No, to się równa z moim minusem, także to będzie czysta tak. Percepcja. To po prostu rzucę kasetką. No i wydaje ci się, że prawdopodobnie pod wami jest jeszcze jeden albo dwa pokłady i tak samo u góry. Przekazuję. Wydaje mi się, że... A, ale to tylko wydaje mi się, że mamy pod sobą jeszcze dwa pokłady. Wiesz co, no jest opcja, że ja mogę w mózgu któregoś z tych tam na górze sprawdzić, gdzie jest śluza i wiesz, po prostu się tam przebijamy, a ja mu każę otwierać, no. Tylko on to wyczuje na pewno. To znaczy, wnioskując z tego, że ten komunikator tam był u nas w tym pomieszczeniu, że on idzie tam typowo góra-dół, to coś tam jest nad nami. To tego jesteśmy pewni. Akurat. No właśnie o tym mówię, że wiesz, no mogę sięgnąć sobie do mostka, wiesz, sprawdzamy gdzie jest śluza, przebijamy się, no i każemy otwierać, tylko no mówię, no znowu, co nam da przejście tam. Sabotaż na drugim statku, no co innego możemy zrobić? No, najpierw chyba zniszczyć, znaczy albo spowolnić, albo zniszczyć ten okręt, a potem dostać znaczy, się na ten okręt statek. To w ogóle nie leci. On jest podczepiony tylko. On jest tylko podczepiony, także najlepiej było z niego wyjść. Że jakby abortaż jest? Nie. Nie, po prostu ten okręt... Inaczej. Jeżeli są mniejsze statki, które nie są zdolne do latania samodzielnie w osnowie, czy też przy większych prędkościach, to po prostu podłączane są, na, powiedzmy to, na przyczepkę w takie specjalne luki. A, w ten sposób, okej. Okay, do większych jednostek. Mhm. I wtedy tylko ta większa jednostka pracuje, a ta rozumiem, mniejsza, a to wtedy... jest w stanie spoczynku. No, okay. Dokładnie. Jasne. Dobra, no to... Ale tak czy siak, no... Możemy... tak myślę, tu są te skrzynie wielkie, nie? Czy któraś skrzynia, powiedzmy, dosięga sufitu? Tak. Jest takich kilka większych skrzyń, które... Bo teraz powiedz mi, czy jest jakaś taka skrzynia, gdzie jakbyśmy tak powiedzmy się ustawili na nią, weszli, albo schowali się, bądź nawet za nią, to czy nas by tam ci Astartes widzieli? Dwie skrzynie są takie pełne, które jak się wejdzie do środka, czy to nie jest na niego. W środku. Na niego, nie? Tak byśmy weszli właśnie na ten kontener, czy na tą skrzynię, to czy by nas widzieli? Na skrzynię jak wejdziecie, to będzie was widać. Tak samo na te kontenery, jak wejdziecie, będzie was widać. Ale jak wejdziemy za, to nie. Jeżeli za nie, albo do środka, to nie. Dobra. To tylko wiesz, możemy się schować za nimi, oni nie usłyszą broni laserowej, wiesz, my wtedy przecinamy sobie pokłady. Może podsuwać te skrzynie jakoś tutaj w stronę narożnika i spróbować się przebić do pomieszczenia obok. Raczej bym proponował właśnie przebić się na dół, bo jak zaczniemy szurać właśnie, to oni się tym zainteresują. No. A mówię, wiesz, jak już będziemy ustawieni i gotowi do przebijania się, no wiesz, ja robię szybki kontakt telepatyczny, sprawdzam, gdzie jest śluza, każę mu ją, kurna, otwierać, tyle, nie?
Ale to może najpierw uszkodźmy ten statek, ten tutaj, żeby nie mógł się ruszyć. Albo żeby mógł nawet go wysadzić w powietrze. No czy on tak czy siak się nie ruszy, no jak bardzo chcesz, to jak będziemy wychodzić, to znowu mogę kogoś zdominować, żeby, nie wiem, zapasy paliwa zdetonował, ale czy to jest sens? No ten statek nie poleci bez tamtego. Nie no, sam poleci, nie, on poleci, tylko że on... Tylko wolno. Powoli. To jest taki statek, który może za atmosferę wyleci, ale strach się bać. No dobra, to zrobimy tak. No ale on nic więcej nie zrobi, nawet jeśli się odłączy. On chyba sobie... nawet uzbrojony nie jest. No, nie, on nie jest uzbrojony. Nie, będzie nie sobie jest. Dryfował po prostu w przestrzeni kosmicznej. Dokładnie tak. Znaczy, to są tylko ludzie, więc... Ja tak proponuję, żeby właśnie... Możemy tak właśnie zrobić, tak proponuję, żebyś zdominował kogoś i nakazał mu coś tam zrobić w maszynowni, nie uszkodził, żeby zdetonował, ale to w momencie, jakbyśmy już właśnie wsiadali na ten drugi okręt. No tak, tak, tylko... Zanim przejdziemy, żeby... No, ewentualnie jak to tego się nie da zrobić, no to dostać się samemu do maszynowni. Tak, no, znaczy wiesz, rozumiem o co ci chodzi, tylko po prostu każda dominacja to jest kolejna akcja, która przedłuża nasz pobyt tutaj po prostu. No to możemy sami tam udać się i uszkodzić coś w maszynowni. To już możemy wtedy nie zdążyć stąd spieprzyć. Czy ta dyskusja też przedłuża wasz pobyt? Dlatego ja myślę, że lepiej teraz ustawiamy się za, ja sobie grzecznie sprawdzam, gdzie jest kuna śluza, przebijamy się tam, otwieramy i spieprzamy. Bez kombinacji, bo po prostu... A jak no, reszta? Czas. Ja jestem za, żeby nie ma... No dobra. Nie ma co czekać. No dobra, no to... Okej, okay, spoko. No to ustawiamy się za skrzynią. Ja odpalam na ten słabszy tryb laserki, nie? Tak jak palnik, tak? I po prostu będę powoli ciął płytę. Będziemy piłowali. To może zanim zacznę... Proszę, czy się broń nie zniszczy od takiego nietypowego zastosowania? Okej, na co mam rzucać? Po prostu rzuć kasetką. Dobra. Żarówki nie przepalisz. Jestem ciekaw, po co to podchodziło, ale dobra. Znaczy, bo taki test ryzyka po prostu. No to na toughnessa mogę rzucić w sumie, nie? No możemy, no. Dobra. A to będzie toughness broni, więc tam pewnie ma swoje... Okej, kasetką. 53. No, zajęło cię trochę dłużej, ale udało się bez problemu. Dobrze, mistrzu, to ja robię tam, wiesz, na pełnym współczynniku i tak dalej. Kontakt telepatyczny z kimś tam na górze z mostka, żeby po prostu sprawdzić, gdzie jest przejście na ten statek duży. Ewentualnie, że czekaj. Jest tu jakiś plan? Na korytarzu albo coś takiego? Nie. Skupa złomu. No dobra. Wiesz, tam no dobra. Wyjście ewakuacyjne. No tak, to było wyjście wyfajne. Ewakuacyjne w próżnię. Ej, a my się tak zastanawiamy, może któryś z ludzi tutaj, których multum pracował przy budowie. Dobra, nevermind. Ile tu wypadło? A ominiesz pana Astrata? Ile tu wypadło? 85. To zdałem na styk, mistrzu! Na styk! Rzeczywiście przebijasz się do świadomości jednego tutaj z techników okrętowych. No i tak. Śluza, tak jak już wam powiedział, jest zniszczona. Tak jak wam powiedział przez komunikator. A to była ta śluza. Czyli na statek duży nie przeleziemy? Nie przeleziemy. Nie ma gówna opcji. Czyli możemy się odłączyć z tym statkiem i spróbować, nie wiem, polecieć. Bo nie, no bo śluzy naszym kurna palniczkiem to nie przepalimy, nie ma opcji. Czy to zależy, tak? Jak dużo... Bronia ma start, jest można. Znaczy wiesz, no to jest śluza, to nie jest coś, co możesz tak sobie przepalić, bo gdyby to tak było, no to nie robiliby z tego śluzy. Wybuchy, całe te drganie się nasilają. I to tak... Ostro. Z minuty na minutę się nasilają. Tak, panowie, forsować się i spróbować dotrzeć do Ismara? Jest jakiś sposób, żeby właśnie odłączyć ten okręt, ten wrak jakby od właśnie tej... Tak, wystarczy po prostu mocowanie magnetyczne wyłączyć.
Trzeba się dostać w tym celu na mostek. Albo nie. Do ładowni, gdzie masz albo... wszystkie te... Albo po prostu dostać się do umysłu odpowiedniego człowieka. Do maszynowni, przepraszam, albo do umysłu odpowiedniego człowieka. Panie, pstryknij tam. Ale mam otwarte przejście też jakby co. Jeżeli odłączymy teraz zaczepy magnetyczne, to ten po prostu stateczek po prostu se poleci razem z nami. Podryfuje, on nawet czujników nie ma. A na tym statku jest coś ważne? No ludzie, tak? No, nie widzieliście nic ważnego. Ale nie, psienicy są poza tym statkiem, tak? Tak, poza. Tutaj na tym statku nie ma. Bo też nie jest przystosowano do samodzielnego latania, może tak. Tak, nawet czujników nie ma, panowie, więc wiesz, odłączanie się tym statkiem... On miał tylko wzbić się na orbitę i później wrócić na nią. To był jego jedyny cel. Ale latać na zwykłych silnikach atakowych, żeby tylko się poruszać, może. Tylko, że na ślepo, ale może. Uciekamy tym czymś? Zawsze można spróbować nadać sygnał nawet z mostku. SOS? A to ma w ogóle jakikolwiek nadajnik? Nie no, akurat statek musi mieć nadajnik, żeby mógł się choćby zidentyfikować, jak gdziekolwiek leci. Więc każdy statek musi mieć. No pytanie, znaczy tylko czy ma odpowiednio silny nadajnik? Oni o to zbudowali. Czy ma odpowiednio silny nadajnik? O tego nie wiecie. No to musielibyśmy się dostać ten mostek, tak? Wiesz co? Nie musimy się dostawać na mostek. Mam inną tą. Mogę sprawdzić po prostu w umyśle któregoś z tych techników, jaki jest tutaj nadajnik i w razie czego pokazać jemu wysłać sygnał. No dobra, tylko to już będzie takie, wiesz, mocno siebie dzisiaj nadwyrężysz, tak to powiedzmy. No tak, no tylko mówię po prostu, że ja tak mogę zrobić, no bo wiesz, no. Bo na mostek to ciężko by się nam było teraz dostać. To poproszę o rzut. No najpierw bym chciał, wiesz, sprawdzić sobie, jaki tu by był nadajnik. Niestety, nie udało się. Ups. Możemy dostać się tutaj właśnie stąd na ten mostek i sami to zobaczyć? W górę! Astartes! W górę. No ale może jakoś ich ominiemy bokiem. Wiesz, oni prawdopodobnie pilnują naszego pokładu przede wszystkim, na innych może ich nie być. No spoko, no, tylko, na dół otwarte. Tylko przemknij się tutaj. No mam przejście. Możemy zejść na dół. Ale z tamtego pokładu jak będziesz szedł znowu w górę, to znowu na tych się natkniesz, że tak powiem. Dokładnie tak. Słuchaj, no powiedz mi, jak wygląda nasza sytuacja, jak już właśnie przebiliśmy się przez tą płytę i wyszliśmy na ten korytarz, tam biega ktoś, czy jest pusto? Może inaczej, przebijacie ją, otwieracie, żeby było to widoczne? No tak, mamy zejść na dół. Okej, okay, no to widzicie, że jest tam prawdopodobnie jakaś maszynownia. Masa różnego rodzaju przewodów, rur, kabli, cholera wie co to jest. Okej. Okay. Czy może jednak odłączyć te zaczepy magnetyczne po prostu? Może tam będą przewody jakieś idące do nadajnika, cokolwiek. No to zejdźmy do tej maszynowni, właśnie zorientujmy się. Czy najpierw się wychylam, czy ktoś tam jest, tak jeszcze zanim schodzę? Nie, nikogo tam nie ma. To jest równie duży pokład jak ten, na którym jesteście i tam po prostu jest jedna wielka plątanina kabli, rur, jakichś maszyn. Wyłączone kompletnie to wszystko jest? Nie wiadomo o co chodzi. Wszystko to działa? Czy to jest wyłączone? Działa. Okej. Okay. No to zejdźmy na dół i właśnie zorientujmy się w tej maszynowni. To poproszę każdego z was o rzut. Na co? Poproszę po prostu o rzut. Okay. No dobra, chcesz. O! Tutaj Edgarze oraz nasz drogi psioniku. Jak zeskoczyliście, wpadliście w jakąś plątaninę kabli, które raz po raz was no tam kopią prądem, to tak srogo. To się staram wyjść z tej plątaniny kabli. No też. I tutaj, żebyście mieli tam w pamięci, że na najbliższe dwa dni minus 10 do wszystkich testów sprawnościowych. Okej. Dobrze.
No to ja próbuję się wyswobodzić. No to bez problemu ci się udaje, tylko ten pierwszy szok po wskoczeniu, no nie był zbyt przyjemny. No próbuję tam tutaj zbadać, do czego służy ta maszyna. Strasznie tu śmierdzi. Prawdopodobnie, tak jak patrzysz, te urządzenia, tak jak na normalnym statku, każde ma jakąś funkcję. A tutaj zdaje się, że jest jedno wielkie urządzenie, które odpowiada chyba za wszystko. Że ktoś po prostu te schematy, no co prawda wiedział, co robi, ale jakby wszystko miało wspólne zasilanie, wszystko miało wspólne kable, wszystko miało wspólne rury. Chłodzenie jakby było tylko jedno. W ogóle nie masz pojęcia, co tu się dzieje. Czyli teoretycznie można by spróbować się jakoś podłączyć do nadajnika? Do czegoś na pewno możecie się podłączyć, ale czy to będzie nadajnik, to... Nie wiadomo. Nie wiadomo. A Octaviusie? Mogę wyłączyć cały statek po prostu? Nie chcesz tego zrobić. Bardzo nie chcesz tego zrobić. Ale mamy tak, kombinezony. To... A starty też miałem kombinezony, zabijesz cywili. Ale nie, czy ten... Odłączyć na chwilę, żeby te magnetyczne przyczepy przestały działać i potem uruchomić z powrotem. Ale to nam da. Ale to poczekaj, bo jeżeli nie jesteśmy na mostku, to po prostu zwolni zaczepy i ten statek zacznie dryfować i się po prostu rozsypie. To musiało być tak zrobione, że ktoś z nas musiał się by dostać na mostek, wziąć się za stery. Nie, no on się... Odczepić, nie? Jeżeli odczepicie ten, to on tak czy inaczej będzie się odbijał po prostu od tego głównego statku. Czy to wy zrobicie ręcznie, czy to zrobi ktoś z mostku, efekt będzie ten sam. Po prostu odłączycie się od głównego statku i będziecie lecieli gdzieś. A te włączenie chłodzenia wywoła eksplozję? A po co ci eksplozja? Jeżeli wyłączysz to, co chcesz, no to... Nie no, mogę wyłączyć całe chłodzenie, tak. A tak z ciekawości, po co ci eksplozja? Na sposób, na którym jesteś? Możemy się poświęcić i przy okazji uszkodzić okręt Mirka. A na pewno coś to... Wiesz co, tu nie, już chyba... Nie, to nic nie da. Tu już chyba prędzej się lepiej... Brzmi się było przeforsować trochę. Uszkodzi lekko smara, tylko, uszkodzi tylko lekko po lekko po szycie i to tyle nic będzie. Nic nie da. Wiesz co, to już lepszym pomysłem jest to, że mnie się próbował forsować i spróbować się skontaktować z Ejsmarem, chociaż to jest mało prawdopodobne akurat. Nie przeciąża się, bo wystarczająco wyrężyłeś. No dobra, to jeszcze... odłączamy zasilanie? Nie, spróbuj się dostać do nadajnika. Spróbuj na razie właśnie się dostać do nadajnika. Ja przy okazji jeszcze tak wyjrzę, co się dzieje na korytarzu, czy ktoś tam jest, biega. Dobra. Znaczy z tego co rozumiem, to jest jeden wielki pokład po prostu. Dokładnie tak. Całościowy, że tak powiem. No dobra, to próbuję się dostać na nadajnik. To w takim razie nie wiem, czy widzę tą śluzę, która prowadzi właśnie tę okrętnika? Nie widzisz tutaj śluzy. A jakieś może oznaczenie jest, czy coś takiego, czy nie? A właśnie, bo ja sprawdzałem za tą śluzą. Ona miała być na tym pokładzie, czy na niższym? Niższym. Och, no, udało mi się? No masz sukces. A co robiłeś? No chciałem się dostać do tego nadajnika. Się podłączyć. No to masz 4 stopnie sukcesu, 10 rzuciłeś. Minus 10, nawet 5. Podłączyłeś się do czegoś, może tak powiem. Czegoś. Ale nie wiesz, czy jeżeli zaczniesz coś nadawać, to czy czegoś nie wysadzisz, czy nadasz autentyczny sygnał. Bo tutaj po prostu żadne zasady jakiejkolwiek mechaniki nie zostały zachowane. Nie jest to zrobione tak, jak powinno wyglądać. Lepiej nie tyka się tego. Dobra, to ja... Może jakiś pepek dla zapewnienia sukcesu. I proszę o rzut. Na co? Powiedz mi tylko tak, czym się podłączyłeś do tego? Swoim komlinkiem, jak sądzę, bo to jest jedyne urządzenie. No miałem infoczytnik jeszcze. Infoczytnik? Dobra, to proszę o rzut, tym bardziej. O kurwa. I co, już wysłałem sygnał, tak? No infoczytnik jak podłączy do czegoś, to przekazuje dane. Domyślnie. Albo przynajmniej sprawdza, co jest po drugiej stronie, do czego go podłączyłeś.
Masz 81. Tak. To może przerzucę. Nagle słyszycie jakiś dziwny rumor. Jakby właśnie zaczepy magnetyczne puściły. Po czym syreny jakieś na statku zaczynają wyć. Ale okrutnie po prostu. Coś ty zrobił? Do cholery. Czujecie jakiś taki dziwny swądek, jakby... powietrze, które macie i tak filtrowane, było cholernie zanieczyszczone czymś. Że filtry nie wyrabiają. To znaczy ja to w tym kombinezonie także. Tak, tak. W kombinezonie. Aha. O kurna! Coś się do cholery? Weź to napraw. Podłącz kable z powrotem. Nie, manipulacja przy tym coś da w ogóle? Czy już się jest za późno? Najlepiej to zostawić, proponuję. Możesz spróbować. Weź to przerzuć. No dobra. Ja bym sugerował, że wypalenie czegoś. Masz jeszcze jakiś PPK? Nie, to był ostatni. A może ja sugeruję te... A... Ty, a może wypal go? Czy coś? No i tak. Zauważasz, co tutaj tak śmierdziało. Otóż widzisz, że jakieś dziwne żelazne urządzenie za wami zaczyna się palić. Wygląda właściwie jak jakiś żelazny piec, ale dobrze wiesz, że żelaznych piecy na statkach kosmicznych nie ma. Kontrola ognia! Zgaszam to! Widzisz, że jest tutaj jakby system do właśnie takich sytuacji, gdzie ale jego też powinien zadziałać. Ale nie o to mi chodzi, mistrzu! Mi chodzi o moją moc! Jasne. Zaraz, tylko po prostu widzisz prawdopodobnie, że woda, która powinna to gasić, została wypuszczona ze zbiorników, tak samo jak prawdopodobnie śluza powietrzna została otworzona. Statek prawdopodobnie zaraz się rozhermetyzuje całkowicie. No to świetnie. Tak sobie uświadamiasz, że chyba podłączyłeś się do komputera pokładowego. Naprawdę! A ze względu na to, że nie był kompatybilny z czytnikiem danych, to też... no... działania są zgoła losowe. Klikać, cokolwiek może zadziała, ja próbuję to gasić kontrolą płomieni. Czy odłączenie tego... to... coś da? 66 wypadło, znaczy, no, możemy zobaczyć. Bardzo prosta moc, także to powinienem móc to bez problemu zgasić. Kontrolujesz, nie gasisz. Ale kontrolujesz go, żeby był w miarę. No dobra, próbuję przywrócić stary system. To chcę go powoli, wiesz, tak zmniejszać powoli. O, dwa sukcesy. No, niestety ci się nie udaje. Ale... kurwa. Ale widzisz, że... sytuacja się nie pogorsza. Ustabilizowałeś, ale nie naprawiłeś. Musimy się dostać, Markusie, na mostek. Oni mnie tutaj to naprawiają. My musimy wrócić znów do ślizgi. Jakiekolwiek światło tutaj było, to właśnie zgasło. To był za głos. Nie masz. Czy w tych kombinezonach mamy coś, ale jakieś latarki wbudowane? Chyba mamy, no. Tak, więc tutaj z górnych pokładów słyszycie krzyki, piski, po prostu wrzeszczenie. No, panika totalna. Prawdopodobnie się tam podduszają lekko. Nie ma światła. U góry, widzicie, że cieknie z góry woda, więc pewnie wszystkie te zbiorniki wodne zostały wylane gdzieś na górne pokłady. Musimy się dostać na sam mostek. Spróbować odpalić. No i nie wiem, no, podłączyć się znowu do tego. Do śluzy. Trzeba spróbować. Dobra, no to wy tutaj próbujcie to, nie wiem, ustabilizować. A my ja z Markusem pobiegnę na mostek. To jest już ustabilizowane. I rzućcie, proszę, na spostrzegawczość wszyscy. Ja
tutaj widzicie, że tak jak zapanowała właściwie kompletna ciemność, to tak z tej dziury, którą wyrzeźbiliście sobie w suficie, czy w podłodze wyższego pokładu, widzicie jakieś błyski, są to prawdopodobnie błyski broni Astartes właśnie. Może odejdźmy od tego wylotu? No, to czy dobry pomysł. Nagle słyszycie, że przybijacie z powrotem do jakiegoś statku. Takie specyficzne przyłączenie, że złącze magnetyczne tutaj na powrót zostało załączone. Widzisz, że kontrolki wszystkie odpowiadające tutaj właśnie za to owo urządzenie również zaskoczyły. Czyli jesteście przyczepieni do jakiegoś statku z powrotem. Tylko nie wiadomo, czy to tego samego. Jak zaczną się strzały na górnych pokładach, to będziesz wiedział, że nie do tego. A cholera wie, może już chcą cywili się pozbyć. W każdym razie proponuję albo na mostek i... No, musimy dać długą stąd teraz, tak czy siak. Tak, albo na mostek i spróbować tam przeforsować, żeby otworzyło to ślozę, albo do śluzy. I mogę ustawić latarkę na ten najwyższy poziom przepalania. Znaczy po prostu wystrzał, tylko wtedy będę tak to jako przepalanie, tak? Latarkę? Tak. Słyszycie w swoich głowach głos waszego inkwizytora, właściwie jakby przeszukiwał, czy gdzieś tutaj jesteście. Mogę jako psionik odpowiedzieć? Tak, tak. No to, a co dokładnie słyszeć, że tak powiem? Czy nie jest to, nazwijmy to, werbalny komunikat, tylko czujesz po prostu jak szuka was? To wysyłam taką, że tak powiem, flarę. Ja też próbuję się skupić na, wiesz, na twarzy swojej psionika. A ja wysyłam taką, wiesz, psychiczną flarę w stronę tej takiej, wiesz, tego czujnika, że tak powiem. Dobra. No, rzućcie proszę wszyscy. Na co? Willpower? Prosto rzućcie. Dobrze, im niżej, tym lepiej, Marku? Tak się spytam przed rzutem? Dokładnie tak. To poproszę, jaki mam wynik? 26. To chyba całkiem nieźle. Tak mi się wydaje. Edgar 93. Ja 91. Może przerzućcie, panowie? Ile przerzucam? Ja chyba, ja jakoś nie czuję, że obowiązku, ale... Nie mam z czego przerzucić. Never mind. Tutaj tak. Widzicie nagle, jak prawdopodobnie jesteście w jakimś doku, nie jesteście już w przestrzeni kosmicznej, to wiecie. Albo przynajmniej wasz psionik tego się dowiedział. Może wam powie. Tak, ale mówię. Widzicie, jak w waszym kierunku biegnie Astartes i to po prostu biegnie na pełnym szale. Po prostu te kable, które wam sprawiają problemy, on po prostu ciągnie je za sobą, jakby nie stanowił żadnego oporu. Ma to gdzieś. Ale widzicie, że nie biegnie losowo. On biegnie konkretnie w waszym kierunku. On zeskoczył na dół i przez te kable biegnie, czy jak? Dokładnie tak. Przestawiam się na broń na serię. Był ten karabin automatyczny, ustawiam na serię, pełną serię. Unoszę pistolet i celuję mu w głowę. W tym momencie poproszę o inicjatywę. Ja mam w zależności 3D10 plus 3. Oj, poszło. To będzie normalnie walka Dawid kontra Goliat, co? Mam 12, o kurna, ładny rzut. Edgar 7. Plus 3. O, Markus 10. 10. Jeszcze Markus. No to ja rzuciłem. Markus 10. August, przepraszam. Oho. No i dobra. W takim razie pierwszy będzie nasz psionik. Mhm. Dobra, ja bym chciał w takim razie ten pistoletem przycelować w jego prosto tam w twarz, gdzie nie ma hełmu i spróbować strzelić. Hełm ma. A, ma założony hełm? Ma. To wiesz, to ja chcę po prostu w niego, wiesz, przycelować, kurwa, i strzelić z tego pistoletu mojego, który mam. Dobrze, proszę o... Poczekaj. Może. Złą rzecz zrobiłem. O! Już ci rzucam, proszę bardzo. Ile wypadło? Z ciekawości. A jeszcze nie widzę rzutu.
I chyba tutaj. No, czekaj. A, już widzę, co się stało. Muszę rolę odświeżyć. Bo mi się całe to zniszczyło. Co nam tyle piszecie? Że mówiąc, to lepiej zadziała właśnie twoja broń laserowa chyba. No możliwe, te... Niż moja sto. Automatyczna. Powinno pójść. No i poszła 20. Głowę. Tak. Pistolet laserowy ma plus 2 siły, czy to jest ten? Tak, tylko teraz proszę o rzut na obrażenia. D10 plus 2. Poszła. To było jakieś przebicie? Ile wyszło? No i właściwie przeleciało. Odbiło się od hełmu. A ile tak z ciekawości wyszło? Łącznie? 5. Za 5 wyszło. Za 5? No to miało prawo się odbić od hełmu. No ale w każdym bądź razie teraz kolejna osoba. Co jest potem? August. Później... Markus, ja chyba jestem ostatni. Edgar, no. Tak. Daję w długą. Jestem księgowym, nie wiem. Wysać tę maszynerię może. A ten piec można wysadzić? No. Tylko on jest za wami, za waszymi plecami, więc to. Dlatego jest coś za tym piecem, że tak powiem, wolna przestrzeń dalej? Ciężko powiedzieć. No bo on się tam pali, to może się oświetla. Ale czy za ścianą coś jest, to nie wiecie. Ale za ścianą, to już nieważne. Ty, biegnij łukiem i spróbuj tak zrobić, żeby on musiał przebiec obok pieca i wtedy ja zwolnię tą kontrolę ognia, którą mam na piecyku. Może go wysadzimy. No, biegnę tak łukiem, że... Dobra, no to... I zbliżasz się do niego, tak? Nie odbiegam od niego? Nie. A, on przebiegnie obok pieca, tak? W pewnym momencie. Nie, piec jest za waszymi plecami. To właśnie chcemy pobiec tak łukiem, żeby on musiał, wiesz, biec za nami. Jak chcecie biec łukiem, no to musicie biec w jego kierunku. To jest taki prosty jakby korytarz, nie ma tak, że możemy pobiec na około. Aha, to w ten sposób... O bo... Wy jesteście na końcu korytarza, nazwijmy to, ładowni. No. Za waszymi plecami jest to dziwne urządzenie, które zachowuje się właściwie teraz bardziej jak piec. Rozumiem. Przed wami jest dziura, z której właśnie wyskoczył Astartes, a za nim są schody w górę. Czyli żeby... Dawajcie, biegniemy w górę. Żeby przebiec właściwie... Musielibyśmy przez Astartes przebiec, jeżeli chcemy dosyć na górę. No musielibyście go stratować, no. Można stratować Astartes! Zapiec? No bo tak jak mówię, obiec łukiem, ale wtedy zbliżacie się do niego na wyciągnięcie ręki. Jaką ma na broń? Ma jakiś miecz, młot, czy po prostu z bolterem biegnie? Czy tam z inną jakąś tam bronią? Ma jakąś inną broń. To z tą cieczą dziwną, tak? Tak. A to ja będę próbował potem wycelować w tą broń. A wycofać się do tyłu? No, w takim razie co robicie? Biegniecie, jakby jak tutaj akcja szybka? No teraz jest Tuktavius, tak? Tak. To ja rzucam tak na głos, celujcie w zbiornik broni. No dobra, spróbuj strzelić też. To będzie minus 30, bo to jest malutka rzecz. Na zaprzycelowanie za pół ton, pół akcji. Mhm. I masz minus 20, może ten. No to proszę o rzut. Wal! O, 9! No, rzuć na obrażenie. Jakie to miało statystyki? Las pistol? Las pistol ma D10 plus 2. Tak, dokładnie. 7. Może powinienem przestać używać technologii i strzelać. Ty, ewentualnie ja mam bicz, mogę go podbić i zbiczować. No i widzisz, rzeczywiście trafiłeś ten w jego broń. Być może naruszyłeś zbiorniczek. Widzisz, że właściwie wielkiego wrażenia na nim to nie zrobiło. Rzucił broń za siebie i biegnie po prostu z rękami na was. No i teraz kolejna osoba. Teraz Markus. Markus. No to ja walę pełną serią w niego.
Jakieś modyfikatory? No właściwie nie. Tylko jeżeli coś będzie nie trafiało, to będziemy rzucali w co trafi. Mhm. A to nie jest jakoś, że on trochę większy rozmiar ma, czy coś? Jakiś ten? No za dystans? Powiem ci tak, no za dystans możemy, tylko że z drugiej strony, wiesz, dodałbym ci za dystans i za rozmiar, ale odjąłbym ci za to, że nic nie widzicie. Więc wychodzi na no, zero. Latarki znaczy tam coś piecze. Piecze się tam piecyk z tyłu. Więc no, coś widzimy, no. Gdzie zasłaniacie światło i macie tylko latarki, więc to tam za dużo tego światła nie ma. Mhm. A ten set, właśnie seria, pełna seria jakoś nie miała też bonusu? Tam w tylu plus 10? Plus 10, no. Dawaj, miałeś plus 10, będzie. Miałbyś plus 10 co najmniej za dystans, no wiesz, no. 29. Dobra. 3 stopnie sukcesu. Dobra. 3 pociski. Dawaj. Teraz obrażenia. Dawaj, kurna. 10. 10. I 8. Czekaj. Ale po sumowaniu po 10, 10, 8, czy ten, czy... Naturalne wyniki. Jak jest dziesiątka, no to... To jest furia. Krytyk. Nie to ma to furii. A, tu nie ma furii? Nie, są krytyki. Tam czwórką chyba się rzuca. Nie pamiętam zasady. Może inaczej. W tym przypadku nie będzie krytyka. Nie, bo rzut to jest 7 plus 3 obrażeń z karabinu. Tam aha! Kurna, myślałem, że naturalne gdyby wyniki. Było 13. Mhm. To... A, bo wpisał już bonus. Okay. Dobra, bo ja myślałem, że on naturalnie wyrzucił 10. A, no to jest pobliżone, rozumiem. No i tak, widzisz, że rzeczywiście spowolniło to jego kroki, jednak nie zrobiło to na nim większego wrażenia. Dalej się żyje. Tak. A te pociski jakby odbijały się od niego, czy wchodziły przez ten jego pancerz? Wchodziły. Przebiły pancerz i... Za nami ten piecek to jakby ta klapka, nie? Od tego piecyka jest zamknięta czy otwarta? Znaczy, to jest po prostu na dobrą sprawę jakby stare takie komputery z lat 90. wielkości ściany, 80. 70. wielkości ściany i on po prostu w środku zaczął się palić. A, rozumiem. No. A ta maszyneria, co on właśnie przebiega obok niej, nie? Gdzie są te właśnie te kable? Jak duże to jest? Czy jakby po prostu to strzelił, no to by... To jest mniej więcej do jego kolan, do waszego pasa. Wy to musieliście omijać, te kable, plątaniny maszyn, a on po prostu je miażdży. Mhm. Jemu jest do kolan tylko. Dokładnie tak. Zastanawiam się, czy broń ta laserowa miałaby tryb taki, że może zdetonować się, czy nie? Ma. Właśnie chyba nie. Nawet w jednej książce tym, z Gaunta to ten taki szalony Larkin właśnie w ten sposób wysadził broń i zabił Dreadnota swoją drogą. Ale poczekaj, że jak zdetonował karabin laserowy? Tak. Że ustawił opcję destrukcji? Jeżeli tam źle włożysz ten, jak to się nazywa? Magazynek. Nie, magazynek, no. No tą baterię. Ale czy masz chwilkę, czy od razu detonuje? Nie, to jest chwilka. Chwila, tak, bo tam nagrzewa się przy złym podłączeniu przez chwilę. Dobrze, to nagrzewaj i rzucaj. Robię taki mek, że nadgrzewam właśnie to i rzucam mu pod nogi, jak on właśnie przebiega przez te wszystkie urządzenia. To rzuć proszę na swoją Właśnie. Wyjdzie. Poczekajcie jeszcze, właśnie Edgar, ty dostajesz jakiś bonus chyba do obrażeń, czy coś? W czym? Z gwardzisty? Nie. A nie, dobra, znaczy, to tylko dla ciebie jest. Znaczy, nie no, mam coś takiego, ale to jak strzela mnie, chyba czy w przypadku to nie zadziała przy rzucie. No, przy granatach. A to chyba działało na towarzysza, no. Nie, dobra. Nie, to działa przez strzelanie. Na US chyba musisz rzucić, żeby w niego trafić tym granatem pseudo. Tak, rzucać na USA. Nie, ty Marku? Akurat masz ten bonus, że ty przerzucasz sobie, jak wyrzucisz jeden lub dwa na obrażenia, to możesz rzucić ponownie za to, że... Dokładnie. No. Marku, rzuć na BSA. No to już dobra. Dobra, wrócę. Modyfikator jakiś? Nie, no to wszystko się zeruje. Są na plusy masz i na minusy, więc... Dobra. Przerzut. Zdana.
to rzuć w takim razie, jaki będzie rozmiar wybuchu. No, czym mniejszy, tym większy będzie ten owy wybuch. Jedna K10? Nie, kasetką rzuć po prostu, jaki to będzie, jaki skutek to odniesie. Czym Dobra. Mniej, to tym bardziej go będzie raniło. Dobra. Nie, czy to mogę... punktami szczęścia? Właśnie nie wiem. Marku, mogę to przerzucić? Możesz, jeżeli chcesz. Tylko już na ten dzień, na tą sesję nie będziesz miał żadnych. Tak, to będzie mój ostatni, dokładnie. No, rzuć lepiej. Jest lepiej. No... Powiedzmy, że musi się zatrzymać na jedną rundę. W tej rundzie do was nie dobiegnie. A jakieś dziury do pokładu niżej nie wyrwało? A... Właściwie dobra sugestia. Bardzo możliwe, że wyrwało. Czy widzimy coś? Czy nie widzimy? Nie wyrwało jednak. Kurwa. Podłoga jest mocno zniszczona. I to dosłownie brakuje niewiele, ale nie wyrwało. Jest możliwość wybiegnięcia obok niego? Zrobiło się miejsca trochę? A ciężar astratez nie zawali? Wręcz mniej miejsca jest, bo dziura się zrobiła właściwie od ściany do samego Astartes. I gdyby tylko stanął w miejscu na chwilę, to z pewnością tam wpadnie. Ale ze względu na to, że biegnie cały czas, no to... Teraz chyba będzie nowa runda, chyba ja teraz będę. Teraz Astartes biegnie w waszym kierunku, właściwie jest już... Jak kończy swoją szarżę, to będzie 3 metry przed wami. Seria w podłogę? No właśnie o tym pomyślałem. On jeszcze stoi na tym osłabionym fragmencie? Nie, już z niego przebieg. A jest, że tak powiem, miejsce obok niego, żeby wbiec na ten osłabiony fragment? Powiem ci tak. No bo ja mapki nie widzę, nie? Dlatego się wolę spytać. Czyli mapki sytuacyjne co akurat i tak nie ma, więc nie robiłem, więc... Aha. Możesz przebiegać obok niego. Możesz tutaj próbować, bo podłoga obok nie jest zniszczona. W sensie, a czy gdyby wbiegł na tą zniszczoną podłogę, to pode mną też by się zarwało i bym wpadł niżej? Tylko, że to jest tam 10 metrów, 15 za nim. No i właśnie o to mi chodzi, czy jak mówię, dobiegł już tam, to czy to się pode mną zarwie, w sensie? Tylko... Tak jak to wam tłumaczyłem, wy zbytnio tutaj biegać nie możecie. Wy musicie chodzić ostrożnie, żeby się nie rąbnąć w tych kablach. Aha. Dla niego te kable, to wiesz, nie robią wrażenia. Pancerz wspomagany, wiesz, to tutaj... Wywalone ma na to. Mięśnie, więc ma wywalone na jakieś kable. No ale wam ten kabel może... Zaszkodzić. Krzywdy narobić, więc bieg tutaj, to by było cholerne ryzyko. Ktoś z was ma jakąś broń do walki wręcz? Mam nóż. Mam bagnet? Jakąś solidniejszą. Mam pięści. Mam bagnet? Nie, bo wiesz, bo ja równie do... Bo ze mną sprawa wygląda tak, że obrażenia na przykład wręcz z mojego bicza zadaję takie same, tyle że mam więcej WW niż US-ów. Ty, w zasadzie... Podaj mi walkę. Ty, w zasadzie, a mój bicz jest taki ten, mój bicz jest długi, to ja, że tak powiem, nie pozwolę mu podejść. A jakby Dobra. Tak podłączyć któryś kabel mu do niego? Ty, właśnie, mistrzu. Mogę sobie zrobić takiego pastucha? Kurde, z tym? On się tymi kablami nie przejmuje. Jak pozwoli ci robić coś takiego, tak. No spoko, ty. Ale to jest dobre. A, wiesz, a na kogo on szarżuje, tak swoją drogą? Na, właśnie, jak on jest skierowany? Może on tak, on ma rozmiar ramion, że całą waszą czwórkę będzie miał w zasięgu. Ty, mam pomysł. Zacznę go biczować, a ja mam taką fajną moc w reakcji, że ja mam bardzo dużą szansę na unik, więc ja go będę biczował, a wy kurwa strzelajcie. Jeden strzał trafia cztery. Albo nie, wiesz... Nie, dobra. Wiesz co, jest na 3 metrach, więc to już chyba będzie zasięg point blank. Dokładnie tak. Czy mój pistolet ma wersję seria? Nie posiada. Nie posiada czegoś takiego. Dobrze, no to ja sobie w takim razie, wiesz, przyceluję, no i z point blanka, no będę miał dużą szansę, żeby trafić. Ale pistolet laserowy właśnie nie miał tego, jakiejś małej serii? Ma tą małą serię. Tak, dwa pociski. Pułał to dwa pociski i to jest ile plus? A to przepraszam, nie wiem. Ile to jest bonusu?
To jest plus 10 też będzie, czy to jest na czystej po prostu za... Nie, plus... Znaczy nie, plus 10 chyba jest. Czekaj, zaraz ci powiem. Bo wiesz co, bo jeżeli tak, to by za karp potem 2 stopnie sukcesu i wszedłby kolejny pocisk, to zawsze 2 trafienia by były. Tak naprawdę. Czy po prostu rzucasz kasetką, tak? No tak. Trzy razy rzucasz kasetką. Jak? Nie, nie trzy razy. Czy raz rzucasz, tak? Nasy. I po prostu odliczasz, no. Jak masz stopień sukcesu, no to trafiasz. No, generalnie mam plus 40, także wiesz, no. Bum. Mhm. Ile tam się wyturlało? 45, ile masz stopni sukcesu? Znaczy, i ten, pół. Już ci mówię, ile mam US-ów, bo sobie tylko przerzucę na kartę, bo akurat rzadko. Mam 25 plus 40, 65, to chyba w oba pociski by weszły. To jest, liczy co 20. Co mówisz? Co 20 się liczy pocisk. No to pierwszy za po prostu za chyba zdania, a drugi za 20 tego. Idealnie o 20 przebiłem. Idealne 2 stopnie sukcesu. Mhm. No niech będzie, że 2 takie odległości. Dobrze, D10 plus 2, pierwsze trafienie. Ile? 10. Ale łącznie. Łącznie. Kurna, no i... A teraz już tak. Masz. Gin. 10 plus 2. 12 i chyba jakiś krytyk. Tak. No. D4 mówicie? Nie jestem pewny, musiałbyś się Marka spytać, bo jeszcze nie wczytywałem się w te krytyki na 10. Marku? No, krytyki na 10 będą musiał dotrzeć podręcznik, bo też nie pamiętam. Za dużo tych tabelek tam jest. No, widzę, że jednak ten, jednak robimy walki na inicjatywie, trzeba będzie jednak przeczytać sekcję, tę sekcję mechaniczną, no, w sumie fajnie. Ja tam lubię walki na inicjatywie. Pamiętam. Lepiej, sabotujemy cały okręt. Wiesz, mi się po prostu, mi akurat się lepiej myśli w turach, kiedy ja nie za bardzo, wiesz, widzę ten, to mi się lepiej myśli w turach generalnie. W walce akurat. Bo ja akurat nie mam szkolonego umysłu pod to, żeby myśleć w walce. Za mnie tury są jak najbardziej wygodne. No, nieźle. Może zdjąłeś. Mhm. Ja tak sugeruję, Marek. Ja go zdjąłem, nie? Tak, wiesz, nie wdawajmy się w szczegóły. Jak w Falloutie strzał w krocze. Tak. Dobra, i teraz rzuć obrażenia krytyczne. Mhm. I to, co tam mu trafiło, teraz to zobaczymy. 45 to jest 54, nie wiem, czy to jest taka sama tabelka jak w młotku. Nie wiem, jak teraz ma rzucić, czy... Ten znaczy wynik, ważne jest, co trafiło. Właśnie ważne, co trafiło. Tu się odwraca wynik chyba, tylko ten. Tylko nie wiem, jakie te są przedziały. 45 i 54 to jest korpus. No to w korpus dostał. Dobra, zobaczymy korpus. Tylko to by było wielokrotne trafienie, a do tego jest chyba osobna zasada. Dokładnie tak. I wiesz, pierwsze poszło w korpus, więc kolejne będzie w co innego pewnie. Dobra. Akurat krytyk jest tak skonstruowany, że jemu nic się nie wydarzy więcej niż normalnie. Widzisz, że dostał obrażenie konkretne, ale dalej żyje, dalej stoi. Szarżuje. Przystanął w miejscu. Stanął na chwileczkę, no to było takie jednak... Jednak mocno dostał. Uderzenia z takiej odległości była znacząca, ale pancerz ma solidny, więc nawet te krytyki za 12 to mu tam dużo nie robią. Ale wiesz, no jedziemy go zawsze, no standardowy nie, Astartes ma 16 HP-ków, no to może w końcu go zjedziemy. Może się wykrwawić. Dokładnie. Może. No wiesz, my teraz mamy dużą przewagę, no bo jednak blisko. Dobrze. Jest bardzo. I teraz tak, będę prosił jedną osobę o rzut kasetką, czy będzie miała szczęście. Niech wybierze, czy... Czy można na to wykorzystywać punkty szczęścia? Nie, tutaj nie. K2 weźmy i jedynka czy dwójkę wybieracie. Niech drużynowo ktoś rzuci. To panowie, kto rzuca? Ja już zaczynam cały statek, to może... Dobra, ja... trudno. To wybieramy co, dwójka? No, mocno. Nie, jedynkę, nieparzysta. Dobrze, rzucaj.
Roll D2, tak? Tak. Tak. O! Dwa wypadło? Tak. Dokładnie. Mówiłem ci, kurna, dwa. Czyli co, nie udało się wam? Nie. Rozmarował nas po ścianie. Słyszycie, jak ktoś próbuje się dostać? No nie! Nie, próbuje się dostać, to dobrze. Zewnątrz, tak. To dobrze, że się próbuje dostać. No i... Z której strony? Z lewej strony. Ty, rzuć na zastraszanie, któryś wsparcie przychodzi. Sądzę, że to do niego nie dotrze. No i tam, rzuć, może będziesz miał jedynkę. Octavius. Z lewej strony? Tak. A można pomóc w przebiciu się tamtej osoby? A jak? Strzelaj! Nie strzelaj! No ten pistolet laserowy w tym trybie spawany. Jest... Nie! No, wiesz, możesz, no. Lepiej nie! Ty, a możemy nastawić tę broń laserową w tryb spawarki i spawać jego pancerz? Nie, nie możecie. Dlaczego? Zablokujmy mu kolana. Tak, ty, celujemy w stawę, może trafimy w serwomotor. No dobra, seryjka w korpus. Dobra. Proszę o rzut. A czy celujesz w korpus, czy po prostu w niego strzelasz? Strzelam serią po prostu. Dobra. Wal na plus 40. Uuu. O, no ładnie. A ty z czego strzelasz? Z pistoleta. Dokładnie tak jak ja. No to dwa pociski. Wal porządnie. No i na obrażenia? Plus 2 masz. Wiem. A, i właściwie nic mu nie zrobiłeś. Trafiłeś. Nie jesteś taki OP jak ja. Mistrzu, a teraz już za rozmiar, dystans i tak dalej, już teraz dochodzą jakieś bonusy na tych 3 metrach? Tak, no teraz macie na point blanku wszystko właściwie, no. Były chore bonusy tak naprawdę, człowieku. No to jest tylko teraz, plus 40. Może inaczej, teraz ciężko go nie trafić, tylko kwestia tego, czy ten strzał coś mu zrobi. Ale no rzucajmy od pytam, razu na obrażenia, ty. Właśnie dlatego pytam, jaki to jest konkretnie bonus, bo żebym wiedział, ile to... Ale cool. Jeżeli będzie poniżej 98, no to nie... To trafiłeś. Jeżeli powyżej, to po prostu coś się tylko dzieje bronią, no. Znaczy tylko mistrzu, ważne jest po prostu to, ile kul wejdzie, nie? No właśnie, bo chodzi mi o ilość kul, które wejdą w niego. Dlatego pytam. Znaczy to mówię, że od 98 śmiało możecie sobie rzucać już. Okej. Okay. Okej. Okay. No to turlam karabin automatyczny, pełna seria. Łup, 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 łup. Ile to jest kul w pełnej serii? Poczekaj, muszę policzyć, ile to jest, ile mam ballistic skilla. Co a to ile, ile trzeba strzelić, żeby się przebić? 40... Powyżej 8? Co wam nie zdradzę, no ale... Ale no jak, jeżeli te nie trafiły, no to pewnie tak. No, dziesiątka wchodzi nawet. Na pewno wchodzi dwunastka. I dziesiątka. I z tego co czytam na ogniu pełnym automatycznym, co 10, każde co 10 wchodzi, czyli wchodzi w niego dużo kul. Wchodzi w niego 9 kul. No jeśli licząc od razu takie typowe zaliczenie pod każdy stopień sukcesu, to wchodzi 7. 10 kul. A nie, 7 kul. No to rzucę na obrażenia. Ile masz w ogóle z karabinu automatycznego bonusu do obrażeń? K10 plus 3. No to walczę 7 kul. Niech umiera. Żryj ołów. O, tu jest ten krytyk. Żryj ołów, Nygusie! To najpierw rzucić krytyk od razu? Tak, tak. Najpierw krytyk. Ale jak masz rzucać? Jeszcze raz, właśnie? No właśnie, bo mówiłeś, że to mu nic nie robi. Poczekaj, poczekaj. Bo tamten, co wypadł, mu nic nie robił. 70... Ile tam wypadło? 73. Mhm. Lewa noga. Dobra, to... Chociaż to jest, poczekaj, bo to jest wielokrotne trafienie. To jak było pierwsze poszło w nogę, to teraz już jest po ręce. Dobra, dobra, to później powiem. To rzucaj dalej, zobaczymy, czy trzeba będzie mówić, czy nie. Chyba go rozstrzelać. Kolejny krytyk! Giń! Żryj ołów! Potem przyjdzie jego brat. No. Dobra. Ej, to ja rezerwuję pancerz! Dobra. I wpakowałeś w niego praktycznie cały magazynek. Co tam miałeś, to wyprułeś. On, widzisz... Chce się już zamachnąć
na Markusa i Edgara, po czym pada na ziemię. W tym momencie słyszycie, jak tutaj lewa strona tutaj pokładu maszynowni zostaje właściwie otworzona przez jakiegoś serwizora tutaj i widzicie tam właśnie Cubiego. Ja tak, ja upadam wręcz na kolana i tak patrzę na tego Astartes, patrzę na swoją broń. No big. On jeszcze się rusza, mistrzu? No, leży, no, nie rusza się. No, tylko to raczej nie padł spowodowany tymi ranami, tylko jakoś tak po prostu nagle się zatrzymał i padł, tak? Nie no, powiem ci tak, no, nie widzisz wyrazu twarzy. No wiem. Po prostu pod naporem twoich strzałów po prostu przewrócił się, no. I leży, nie podnosi się. Markuza. Wiesz, to jest po prostu chyba nawet od energii kinetycznej już musi kości pewnie coś, ten. Okej. Okay. No to ja tam chowam pistolet, rychło w czas! Zatrzymaj ten autogun, będzie jako relikt. Drużynie, że... Cubie tak staje i patrzy się... O cholera! Rychło kurna w czas! Co się tak długo? Sam się żeś chyba nie spieszył za bardzo. Ja się tak nie odzywam, tylko pokazuję palcem na Astartes. Sami musieliśmy z tym bydlakiem się strzelać. No on tak widzisz. Wchodzi powoli tutaj. Przekracza ten próg w cieniu. Ja siadam po prostu. Co to do cholery jest? Też byśmy chcieli cholera wiedzieć. Jeden z Astartes Mirka. Romero. Trochę go pomodyfikował. Taki chyba trochę wszczepów twoich kolegów ma. Tych. A on widzisz tak... Co tu tak śmierdzi? A nie wiem, to gdzie to cholerstwo się tam zapaliło i mu pokazuje ten kurna... To ustrojstwo z tyłu. Aha, i rzuć proszę, czy... Przez tą całe zamieszanie dalej kontrolowałeś ten płomień. Rzucam, proszę bardzo. Ile wypadło? 91. Słuchaj, ja mam punkty szczęścia, nie wykorzystywałem przez całą sesję, mam ich kurna 4, więc nie ma tak łatwo. No to rzucaj. Punkt szczęścia. Pierwszy. 77, przerzucaj. Czy to wystarczy? Nie wystarczy. Gry? Dobrze, ale to drugi punkt. To nie możesz robić. Nie mogę? Nie. No i tam będą słabsze chyba. Dobrze. Pieprzamy! Rzućcie na refleks. To będzie unik? Na unik, jeżeli macie. Jeżeli nie, no to po prostu rzucimy na obrażenia. Po mistrzu, to ja mam inną sugestię. Ja mam taką fajną zdolność psychiczną jak przeczucie i mogę jej używać w reakcjach. I to mi daje duży bonus do uniku. No, dokładnie tak. Ale to na połowę agility możemy rzucić, czy jak nie mamy uniku? Tylko jak to dokładnie no dobra, działało? Tak. Tylko ile to mi dokładnie dawało? Oh fuck! Czyli tak, możemy rzucić albo na unik, albo na co? Nie dosłyszałem. No właściwie, jeżeli macie unik, to na unik. No mamy. 203, tylko muszę znaleźć podręcznik. No ja na pewno nie. Odkroczenia no, takich no. Rzutów przy wykorzystywaniu technologii. Mistrzu! Tak? Mam prośbę, mógłbyś mi zerknąć na ten, na przeczucie, to jest 203 strona w podręczniku. 203, dobra, no. Co tam zerknąć? Generalnie jaki to jest test, bo tam mi to dosyć duże bonusy daje, tylko po prostu jakbyś mi zerknął jaki to jest test. To było przeczucie czy prekognicja? Przeczucie. Przeczucie to masz, W dowolnej sytuacji, w której pionik był zmuszony do testu obrony, może zamiast tego podjąć próbę aktywizacji tej mocy. Jeśli się powiedzie, atak, chybia. Jeśli... No tak, tylko... Pionik zdał test obronny, osiągając tyle stopni sukcesu, ile otrzymał ich w teście mocy. Dobra, i teraz jak... Bo tam był test mocy, jakoś on był ten. On był chyba jakoś z percepcji minus 10. Dokładnie. 10 bodaj. To tak, ja mam percepcji 35, minus 10, 25, plus 40 za fetysz i 55. Ty się zdąży skupić na fetysz? Poszło. Tak, bo to jest reakcja. Ile wyszło? Nie udało się, 78. To ja punkt szczęścia wykorzystam. Dobra. Bum. No bo na sprawa, Markus, nagle teraz po prostu tyle tych leci. Punkt ile? Szczęścia, nie? 57. No. To zdałem.
Tylko ja obrywam. Miałem przeczucie. Ale tutaj niestety nie w porę, bo jest minus 10 za szok wywołany po walce do każdego was i minus 10 za poruszanie się między kablami. Nawet chyba na dwójce to zdaje. O, to 23 na styk za... Dwa stopnie sukcesu muszą być, żeby zdać. No. A jak mam ten, a jak mam skupienie mocy, to też mam minus 10 za kable? Tak, tak. Czyli co, jak ja mam 35, to teraz muszę mieć 15? 15. Tak? A to musiałbym... To mam jeden sukces. Dokładnie, to... Nie ma to jak na dzień dobry klubie mu wysadzić w twarz piecyk. Jak ktoś ma jeden stopień sukcesu, rzuca 1k10 na obrażenia, jak 2, to 2, a jak 3, to 3 i czym gorzej, tym... Znaczy, im więcej stopni sukcesu, tym więcej k10? Im mniej stopni sukcesu, a więcej porażek, no to każdy stopień sukcesu od jednego, czyli jak masz 1 stopień sukcesu, dobrze. 1k10, 0 stopni sukcesu, 2k10. Aha, to ja mam 1 stopień porażki, to 3k10, tak? Dokładnie. Pytanie mi, co ile mi wypadło? 11. 11, minus moje 5 za pancerz i podporność, to za 6, to pół HP. Ale to poczekaj, bo to na każdej kostce odejmujesz za pancerz i toughness, prawda? Na każdej? Nie, to jest łącznie, bo to jest jeden duży wybuch. A no to właśnie. Możemy uznać, że ja nie żyję. Bo ja mam 11 kostek obrażeń, rzucam. O co? Ja pierdzie. Chyba, że ktoś... Chyba nie, palę PPK. Trudno. Możesz się poświęcić i rzucić na piec. Więc nie muszę, bo to był czysty docz, nie? Dokładnie. A dobra, widzicie wielki wybuch. Jak się liczy ten pan? Ty, to wszechświat się utworzył nowy, jak wielki wybuch. Mogę spalić PPK? Tak, tak. To po prostu wyskakujesz jakimś cudem po prostu na zewnątrz. Na zewnątrz, w próżnię? Nie, wy jesteście w hangarze. Właśnie, nie, czy Bogo śmieje się po prostu. Zabicie Astartes to nie jest czyn heroiczny? Astartes! A, to rozliczymy na koniec sesji. No i widzicie, no, wybuch, po prostu statek zaczyna się przechylać lekko w tym hangarze. Widzicie, że QB biegnie w kierunku swojego tego pomieszczenia, w którym was ostatnio przyjmował, kontrolnego, i krzyczy, żebyście biegli za nim. No biegniemy. Biegniemy! Stanowczo! No to rzucajcie, czy dobiegniecie na czas, bo nie będzie na was czekał. A mogę zrobić też znowu przeczucia użyć? Jak nie, na dodżu? Nie, nie musisz. Po prostu rzućcie kasetką, czy jesteście na tyle jeszcze sił macie, żeby... Ile wypadło? Uffa. Na toughness to będzie? Na toughness, tak. To ja punkt szczęścia. Dobra. Czy ten spalony pepek już mi nie gwarantuje? Dobra, ten spalony pepek ci gwarantuje. Jeszcze. Ile wypadło? 54. No to nie ma. Przyznaj, że rzuty mnie ratują tak dziwnie w tej sytuacji. W każdym bądź razie udaje się wam jako tako dobiec. Z tej QB na was poczekał. Po czym widzicie, pokazuję wam przez taką pancerną szybę, że cały hangar zajmuje się ogniem właściwie. I to nie z samego statku, jednak QB po prostu wypala wszystko, co tam jest. Różnie, tak? Otworzył. Nie. Pierw widzicie, że po prostu dysze jakieś. Pierw polewają paliwem, po czym od razu jest zapłon tego paliwa. Właściwie wielka kupa ognia leci w kierunku statku. Statek się pali. Gdy już wydawało wam się, że wybuchnie i zgniecie pewnie, to w tym samym momencie QB otworzył po prostu hangar i wyssało wszystko łącznie z ogniem w przestrzeń. Ja zrobiłem... przeżegnałem się znaki Imperatora za te dusze, które tam zginęły na tym statku. Dołączam się. Widzisz, że QB tak się osuwa na fotelu. O kurwa! Ja się osuwam na ścianie. Co to było? To taki prototyp statku. Długo by opowiadać. Prowadzicie obecnie wymianę ognia z statkiem Mirka? Statek został już zniszczony. Właściwie nie ma co zbierać, to był zwykły transportowiec, to była kwestia czasu. Rozumiem. Jak wyście na nas trafili? Też mamy.
A może inaczej, jego ciało. Prawdopodobnie klona. Ma ich ze 200 w tym momencie. Gdzie jest nasz mistrz? Jest tutaj? Inkwizytor nasz. Nie do końca. To znaczy nie do końca. Widzicie, sygnału nie dostaliśmy. Myśleliśmy, że zginęliście. Powiem wam szczerze, że zdziwiłem się. Rozstawiliśmy nadajnik. Pierwsze słowa, jakie wydobyły się z ust Markusa. Co się stało z Flamingiem? Flaming... jakby to wam powiedzieć... Nie żyje od 3 lat. To z kim my żeśmy rozmawiali? Zaraz, to ile czasu minęło? O! Ile? 3 dni? No to jak od 3 lat nie żyje? Dobra, siadajcie. Tak jak obiecałem Flamingowi... Gdy posprząta swoje brudy, pozwolę mu, a raczej tego jego nędznemu klonowi zginąć. To, co wami dowodziło przez ostatni rok, to był klon Inkwizytora. Nie wiem, czy się domyśliliście, ale przez to właśnie był poszukiwany przez wszystkie możliwe odłamy Inkwizycji, gdyż był ostatnim przewodniczącym Ordohydry. Tak, tej samej Ordohydry, z której Inkwizytor Romero, przez was zwany Mirko, się wywodził, przejął po nim całą schedę. Flaming w pewnym momencie opamiętał się i zobaczył, że tworzenie hybryd Eldarów i ludzi jest bluźnierstwem samego Imperatora i postanowił zaprzestać tym praktykom. Ale to klon, zdał sobie z tego sprawę. Nie typowy Flaming, ten prawdziwy. Dokładnie. A co na to wszystko Aurelia? Co zrobiła z tym chłopcem? Zatuszowała? Dokładnie tak. A skąd wiedzieliście? Wszystkie zasługi, od razu wam mówię, żebyście wiedzieli, przypisane zostaną Aurelii. O was nie będzie żadnego słowa. Skoro oficjalnie Flaming nie żył, to nie byliśmy w Inkwizycji. A skoro nie byliście w Inkwizycji i nie jesteście, a jesteście tym, kim jesteście, to oficjalnie nie istniejecie. Ingrid się uśmiecha. Co stwarza nam sporo możliwości. Na moich oczach okazaliście się być przydatni. Pewnie gdyby nie wy, to dziwne coś w złotej zbroi by mnie zabiło. Astartes. Tylko zmodyfikowany. Nie wnikam. Wolę moje kontakty z Inkwizycją na ostatniej pomocy w wydostaniu was z tej planety Agrami się skończyły i na tym mam nadzieję, że już ostatni raz przewoziłem Inkwizytora swoim statkiem. Mam dla was propozycję. Rzekłbym nie do odrzucenia. Możecie pomóc mi w moich interesach. Nie brzydzę się Xenos, a z tego co widzę, mniej was ludzi, a więcej Xenos. Tak Aurelia nie będzie nas ścigać? Czyli powiem otwarcie, proponuję wam robotę, jaką macie cenę. A co to za robota i czy moglibyśmy to chwilę
przemyśleć. Dużo się wydarzyło w ostatnim czasie. Widzisz, że coś tam przyciska sobie na biurku, jakiś taki guziczek. Po chwili wpada do pokoju 20 ludzi z bronią. Od razu mówią, żebyście swoją rzucili. No co to za robota? A, czyli się jednak zastanowiliście. Bardzo dobrze. Powiem wam tak. Spokojnie, bez przemysłu. Robota będzie taka, jak trzeba będzie wykonać. Na razie opuszczamy Drogę Mleczną. Interes. Czy to wszystko działo się przy Świętej Terze? W tym prawdziwym systemie? Od Świętej Tery dzieli nas może kilka parseków. Nie powinienem tutaj być. Dlatego też ruszajmy. Czy Inkwizytorka będzie nas ścigać? Ona myśli, że nie żyjemy. Inkwizytorka nie opuści Drogi Mlecznej, a my ją opuścimy. Nie wiem, że się uśmiecha, po czym rozwija jakieś mapy, plany i tłumaczy wam kolejne zadanie.